Dzień dobry, Krzysiu Net. Ustawa śmieciowa, 1 lipca 2013. Pokażę, jak to wygląda w praktyce w jednej ze spółdzielni mieszkaniowej, mianowicie Górnik w Katowicach, w katowickim Brnowie. Są tylko trzy śmietniki na plastik, szkło i papier. Ludzie się przykładają do tego, faktycznie sortują śmieci, tylko niestety taki śmietnik na takie dwa bloki to trochę mało i jak widać jest pełno worków. Problem teraz jest w tym, że worki to jest niebezpieczny odpad. Ludzie to pakują, wyrzucają tu, bo nie mają gdzie. Dodatkowo ja mam na przykład płyn do płukania tkanin, jakieś oleje. To wszystko wycieka do gleby, więc oprócz tych worków mamy jakieś zatruwanie gleby. No i co z tym zrobić? Po pierwsze dać więcej śmietników, ale też powinno o to zadbać miasto, gmina. Moim pomysłem są worki biodegradowalne. Widać, że tutaj ludzie w przypadkowych workach to dają, jakieś reklamówki grubsze. Czasami worki na śmieci są najczęściej cieńsze albo bezpieczniejsze. Tu jest niestety dużo grubych reklamówek, więc worki biodegradowalne do otrzymania w gminie, które by można, kolorowe, tak jak zielone tutaj. Do szkła byłby zielony worek, łatwo by było posortować. Widać by było, ludzie by się też przyzwyczajali, bo w domu by mieli zielony na szkło. Pamiętaliby, że zielony worek jest do szkła. Zielony śmietnik do szkła. No, więc niestety tak to wszystko wygląda i nie winię tu ludzi, bo ludzie są dobrze, widać, że naprawdę sortują. Tutaj nigdy nic nie było w tych śmietnikach, teraz zaczęło się pojawiać, bardzo dużo jak widać. Ale niestety przez spółdzielnię, przez to, że nie wprowadzono dodatkowych pomysłów, tylko nakazano parę rzeczy, a nie ułatwiono tego, jest tak jak widać. Dodatkowo jest problem z wielogabarytowymi rzeczami, ponieważ można je teraz oddawać za darmo, ale trzeba je przetransportować, a nie ma gdzie ich składować, więc trzeba by je transportować cały czas, albo i tak trzeba, to ja wcześniej, zamówić kontener, więc właściwie tutaj gminy chciały, czy ustawodawca może chciał, żeby to było darmowe, tak jak czasami były śmietniki wielogabarytowe darmowe, no teraz... Teraz już nie ma, trzeba płacić, chociaż idea jest szczytna, ale zabrakło tutaj na przykład miejsca, żeby składować tymczasowo, przypuśćmy do dnia lub do dwóch. Ale wiadomo też, jakby to było jeden lub dwa dni, zostawałoby na zawsze, przynajmniej dopóki ktoś by tego nie wywiózł. No, więc... Trzeba coś z tym problemem zrobić. Tutaj akurat miły przykład, papierowa torba. Ale w większości... worki... pełno worków. Pokażę naokoło.
I tak to wygląda. Więc droga spółdzielnio, daj nam więcej śmietników, bo chcemy sortować, chcemy wyrzucać. Dziękuję, to wszystko, Krzysiu Net.